Cześć, witam wszystkich z tej strony Morda i zaczynamy od nowej serii na kanale. W tym momencie wrzucam któryś odcinek metra. No i chcę wbić w tym platynę, więc od razu gram na poziomie miażdżącym. Nie mam pojęcia, czy to będzie aż tak trudne, ale czytałem, że nie powinno. Więc pewnie będę bluzgał na tą grę. To jest remaster oczywiście z PS3 całej kolekcji. Ani razu nie grałem w Uncharted, od razu mówię, także będzie ciekawie. Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co, wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Elmo. Co to? No, pokaż. Nie, wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła groszem na ekspedycję, nigdy masz swój byś... materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę nie mów nic. Sally, mamy problem. Śpiesz się. Dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? Tak, tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj, o czym ty mówisz? No, jestem ciekawy systemu strzelania w tej grze. Nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł, oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Nabycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? Jak w aparacie, no. Celujesz i wciskasz, no, tak? Zuch, dziewczyna. Do dzieła. Czyli widzę, akcja od początku. Jak oni nas tu znaleźli? Dobra, celowanie. O Jezu, ale to będzie dziwne. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak wkurzyłeś? A, to dłuższa historia. Okej, okay. Jest źle. Ole, o Jezu, jeden strzał i prawie umarłem. A, kupił się chowa, dobra. Mniej gadać, więcej strzelać. O kurde, rzeczywiście jeden strzał i. Dobra. Którym się przeładowuje? Co to nie? Zaraz tego pożałujesz! A, amunicję mogę wziąć, dobra. No dobra, jedziemy. Skąd strzelasz tu? Będzie bolało. Okej. Płyną następni. Nie da się normalnie. O, dobra. Chciałem zobaczyć, jak ta walka działa, tylko że trochę sztywno, szczerze mówiąc. Dalej, Sally, gdzie jesteś? Nie
Okej. Skąd? A tu jest. A nie, to jest laska. Tutaj jest. Dobra. No, gra chodzi całkiem przyjemnie. O mój Boże, Drake! On ma tam wyrzutnie rakiet! Wow. Aha. Okej, nie fajnie. Co to? Brawo, Sari! Chyba mogę się pożegnać z Kaucją. Jest nasz ojciec! Bogu, dzięki! No, to nieźle. Cholera! Okej. Na razie nie było tak źle, ale to dopiero pierwsza, nawet, nie wiem, czy misja. Co robisz? Okej. No dawaj! Leć! Jakiś prolog zaledwie. Ale zaczyna się ciekawie. Wystarczy zostawić się na minutę samego. Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwszoplanowy pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Wiktor Saliran. Żeby was. Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. No i? Prezent od Sir Francisa. Czyli znalazłeś trumnę? Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sally. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki, łącznie z tym, i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sally. Coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. Przejdę do rzeczy dla ciebie. Eldorado. No? Złote miasto. Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. No, tak. Mówię ci, Sally. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? A. Nie, kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co ty, potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaplę swojemu producentowi. Daj spokój. Nate, ufasz mi? Powiedz. No, bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Gentleman z ciebie, Sally. Wiem. Przykro mi. Rozumiem. Nie, nie obchodzi mnie, przekroczony. Zaczynam lubić tego gościa. Zrozum, to może być, czy ja wiem, największy news roku. Hej. Nie, wcale im nie ufam, okej? Okay? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, a obiecuję ci, że... Oni se popłynęli. Sukin syn.
przewidzieć. Oczywiście, jakby ktoś był ciekawy, w Uncharted da się zagrać tylko na PlayStation. O, czekaj! Zwolnij, młody. Za stary się na to robię. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? Ha! To było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. No, weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniało mi się. Opowiadałem ci o tym, jak sprzedałem fałszywe XVI-wieczne Santo Escobarowi. Ryzykowne posunięcie. W sensie Pablo? Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Troszeczkę. Pijam każde słowo. Po co ja się produkuję? Czy on tak zrobił, bo ja się odsunąłem od niego? Jestem ciekawy, czy tu już są jakieś znajdźki. Szczęście nie będę musiał ich szukać na siłę, bo jest to coś takie jak powtarzanie rozdziałów, więc prawdopodobnie będę sobie mógł je pozbierać później. No, gra wygląda... o, małpy. No, wiadomo, że grafika z PS4 to nie jest. Jednak to remaster z PlayStation 3, ale bardzo płynnie chodzi. No jest to gra od Naughty Dog, czyli od twórców Last of Us i Crasha, więc no, oni zazwyczaj robią dobre gry, wręcz powiedziałbym, że hity na PlayStation, bo Last of Us czy Crash no, to są gry, które no pamięta masa ludzi. Last of Us jest oczekiwana druga część w tym roku. Przeczuwam znajdźkę, a jednak nie. I tak trochę biegam. Od ściany naprawdę do ściany. Naprawdę wierzysz, że Francis Drake się tu tarabanił? Taki szmat drogi od Anglii? Możliwe, że tak. Rozumiem. GPS mówi, że to tutaj. Może źle odczytałeś pozycję. Pokaż to. Nie, to tutaj. Tu niczego nie ma, Nej. Dla mnie to cholerna ślepa uliczka. Ochłoń, Sally. Spokojnie. Rozejrzyjmy się. Okej. Okay. To się rozglądajmy. Czemu ty nie możesz tam wejść? Tam jest... okej. Niewidzialne ściany. Uwielbiam je. No, mi się rozejrzeć. Podejrzewam, że... tu jest droga. A, stary. Czuję się, jakbyśmy szukali dziewicy w burdelu. O kurde, dobry jest. I teraz mamy jakby dwie drogi. Wydaje mi się, że... da się tu jakoś biegać szybciej niż sam na tam? Czyli... aha, nie, tu strzelasz. A, R1 jest przeładowanie, dobra. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć. Stąd to ja przyszedłem. Tak czy nie? Tak. Czyli tam jest dobra droga. Trochę pokracznie biega ten Drake. Miał jakiś platfusa. Ty, a ty nie umiesz biegać może? Szybciej coś tego? Kurde. Skakać, skaczesz. Tu, o, tu są uniki, dobra. No, to mi się podoba. Szukam tu jakichś tych... to budowle inkaskie? Nie, starsze.
I to jakieś 2000 lat. Tak gra mnie prowokuje, bo tu są takie ślepe uliczki. Nic w nich nie ma. W końcu jak zacznę je pewnie omijać, to... będzie coś, że... ominąłem, nie? Dlaczego nie? Czuję, że mamy do czynienia z pierwszą zagadką. Najpierw sprawdźmy dół. Czegoś tu nie znajdę. Nie za bardzo. Dobra. Ty możesz po tym wskoczyć. Niekoniecznie. A tutaj? Też nie. No, będzie rozkmina. Czyli mogłem wskoczyć tam. Okej. Czyli pewnie trzeba skakać, co? No tak. Trzeba skakać. Masz coś? Jeszcze nie. Tak troszkę, kurde, to skakanie mnie niepokoi. Patrz po nogi. Ej, ta nawierzchnia wygląda podejrzanie. Która? Gdzie? Dobra. Brzmi głucho. Musimy się jakoś przebić. Warany. O, ale przynajmniej się porusza szybciej niż Lara w Tomb Raiderze, bo w Tomb Raiderze tej przechodzenie z półki na półkę to były masakryczne. Wychyl L od ściany. No. Okej. No, to pewnie trzeba popchnąć. Tak, on siłę God of War'a chyba ma, kurde. Nieźle, młody. Dobra, czyli co, do dziury, nie? Nie, bez latarek się nie obejdzie. Którym się włącza latarkę? Tryb fotograficzny. Co? O, nie można przesłać zawartości metro. Coś chyba jakiś error, może internet. Ale to nic. To się zaraz samo doda jeszcze raz. No, panie Nathan. Znaleźliśmy coś. Faktycznie. Cieplutko i przytulnie, co? Nie tego się spodziewałeś, co? Tak. I gdzie to przeklęte złoto? A pewnie zrabowano je wieki temu. Wredny cholerny Angol. Nie, to nie Drake. Zobacz na to. Hiszpanie dotarli tu przed nim. Odbiło ci sali? Nate, nie interesuje mnie cenowy szmelc. Siedzę po uszy w długach. Liczyłem na tę akcję. Szalało się po knajpach w Limie, co? Zgadłeś. Jeszcze kilka złych interesów. Zawsze ci mówiłem, żebyś unikał złych ludzi i złych kobiet. Tak? I kto to mówi? Bo kobieta to nie człowiek. Reporterka. Widziałem, jak na nią patrzyłeś. Elena? Proszę cię. Pogrzebałem swoje szanse, jak zwialiśmy jej z przystani.
Wojna, miłość, jedna bajka. No, a co jeżeli nie można ich odróżnić? Wtedy, brachu, dopiero masz przechlapane. No ci dobra. Hiszpanie zostawili dużo fantów. No właśnie, i te fanty pewnie mnie interesują. Jako znajdziek, tak? Czy co? Mogę się tam przyturlać coś? Nie wiem, tego? A to co to? A? Aha, czyli ja to mogę niszczyć, okej. To może to też. No, odsuń się, baranie. Ostrożnie, Nate. Trochę byś spadał. No wiem, widzę przecież. To bym spadał, co się czepiasz. Musimy się przedostać. Naprawdę? Dzięki, żeś mi powiedział. Bo bym sobie nie poradził. Tu wyszliśmy, a... Ha. Nie wejdziesz tu, okej. Czy jest tu jakaś szansa wejścia na górę? Ja zawsze kombinuję jak koń pod górę. Hej! Tam chyba stoi beczka z prochem. No dobra. Ha, dobry pomysł. Ale to nie o to chodziło. Tam się coś świeciło, albo mi się wydawało. Tam się coś świeci. Tylko jak ja mam tam wejść niby? O, tak o. Pierwszy z 60 skarbów, o. Pierścień. Okej, czyli one się trochę świecą jak itemy w starym Resident Evil. No dobra, wydaje mi się, że jak go na... O kurwa! Że jako na pierwszy odcinek to byłoby na tyle. Także... Do zobaczenia w następnym odcinku. I dzięki za oglądanie.